Witam Państwa, zapraszam na środowy komentarz wideo, w którym tradycyjnie omówię aktualną sytuację techniczną WIG20 DAX-a i S&P 500 z uwzględnieniem kontraktów na indeks WIG20. Jeśli chodzi o nasz rodzimy indeks, to na pewno warto tutaj odnotować tą kwestię zbliżenia się indeksu do strefy 2375-79. Znany nam już obszar cenowy, w którym między innymi wypadają projekcje prowzrostowego układu X, A, B, C, D, więc z tej perspektywy oceniając sytuację techniczną indeksu, trudno dziwić się, że pojawił się na przykład taki dolny cień świecy obrazujący wzrost aktywności popytu w rejonie 75-79. Tak jak sugerowałem wczoraj, kolejnym sygnałem słabości byłoby właśnie zanegowanie tej strefy, co prawdopodobnie znalazłoby odzwierciedlenie w postaci testu znanej nam już i historycznie potwierdzonej zapory popytowej Fibonacci'ego 48-55. Na razie popyt w dość jednak mało przekonujący sposób, przynajmniej oceniając to przez pryzmat rynków bazowych, rynków europejskich, próbuje podejmować tutaj działania obronne. Pierwszym pozytywnym sygnałem byłaby udana próba zanegowania strefy 2410-14, a o wstępnym sygnale negacji całego impulsu podażowego moglibyśmy mówić dopiero po przełamaniu strefy 2430-32 z tą zieloną median line włącznie. Niewykluczone, że wtedy indeks ponownie zacząłby z większą werwą, że tak powiem, podążać w kierunku bazowej zapory podażowej 77-81. Na razie kluczowa kwestia to taka, by popyt nie dopuścił do przełamania strefy 75-79. Nieco inaczej wygląda to na kontraktach. Tutaj w tej chwili nie możemy mówić o teście jakiejś konkretnej strefy wsparcia Fibonacci'ego, bowiem wydarzenia przynajmniej w porannej fazie handlu rozgrywały się w rejonie poprzedniego listopadowego dołka cenowego. Z tego rejonu bykom udało się zainicjować ruch odreagowujący i w tej chwili, co istotne, notowania przebiegają ponad pierwszą zaporą podażową 2399-2402. Jeśli udałoby się dzisiaj bykom utrzymać kontrakty ponad tym właśnie węzłem cenowym, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania dużo istotniejszego oporu 2415-18, kilka istotnych zniesień, m.in. 38,2, 61,8, no i przede wszystkim ta zielona Middle Line. Dość ważna w ujęciu krótkoterminowym, intradayowym strefa oporu Fibonacci'ego. Sygnał negatywny to tak naprawdę dopiero przełamanie w obecnej sytuacji zniesienia 113%, choć tutaj w pobliżu, o czym warto wspomnieć, wypadają projekcje średnioterminowej strefy wsparcia 2368-2373. Eksponowałem, informowałem o tej strefie w dzisiejszym komentarzu porannym. Na razie próba wykreowania ruchu wzrostowego na grudniowej serii kontraktów. Wczoraj, jeśli chodzi o indeks DAX, między innymi wprowadziłem strefę wsparcia 9737-9770. Jak widać, popyt pojawił się w tym rejonie, bowiem też podobnie jak na naszym rodzimym warszawskim rynku, większą aktywnością wykazuje się w tej chwili obóz kupujących. Przełamanie tej strefy, o czym już wiemy, wraz z dolną linią kanału, wygenerowałoby pierwszy poważny sygnał słabości na indeksie DAX, co niewykluczone doprowadziłoby do konfrontacji w dużo istotniejszym przedziale 9429-55. No i bardzo podobnie pod tym względem wygląda S&P. Też w okolicy strefy 39-42 doszło wczoraj do wzrostu aktywności popytu, czyli konkluzja jest tutaj taka, że popyt uaktywnia się już w tych pierwszych węzłach cenowych, co trudno oczywiście traktować w tej chwili jako sygnał negatywny. Natomiast jeśli nie osłabnie determinacja podaży i w którymś momencie dojdzie jednak do zanegowania tych wyeksponowanych stref cenowych Fibonacci'ego, będziemy mieli dość klarowny sygnał pogarszających się tutaj układów technicznych, co zacznie w końcu faworyzować obóz niedźwiedzi. Na razie popyt utrzymuje kontrolę. Dziękuję bardzo.